Siemano wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku mam dla was chowany. Pisaliście mi w komentarzach, że chcielibyście zobaczyć chowanego właśnie z chłopakami, więc dzisiaj jest ze mną Bzyku i jest ze mną Dave. Możecie się chłopaki przywitać. Yo, 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 yo. I w dzisiejszym odcinku mamy chowany, ale to nie będzie zwykły chowany, ponieważ dzisiaj będziemy różnymi blokami. I mamy tak naprawdę do wyboru różne bloki. Możemy być bookshelfem, czyli tą biblioteczką, możemy być blokiem z trawą, możemy być kowadłem, dynią, możemy być melonem, możemy być tym, jak to się nazywa. Jak się nazywa to? Blokiem siana, możemy być płotkiem i możemy być piecem. Właśnie te rzeczy mamy dzisiaj do wyboru. Na takiej małej mapce będziemy się chować. Zasady są bardzo, bardzo proste. Jeden szuka, dwóch się chowa. 30 sekund na schowanie się. Każda runda, każdy musi się schować, każdy musi szukać chociaż raz. Tyle. Rozpoczynamy rozgrywkę. Dobra, panowie, musimy podjąć decyzję, kto pierwszy szuka. Więc ja proponuję zagrać w kamień, papier, nożyce. I ja po prostu pokażę, no normalnie rękami, w sensie wy powiecie, co dajecie, a ja po prostu pokażę do kamery i będą widzowie wiedzieli, czy ja wygrałem, czy nie, a wy możecie oszukiwać, dobra? Dobra. No to 3, 4. Kamień, co, jak? Dobra, miałeś kamień, ty miałeś co? Papier. Ta, dobra, XD, a ja miałem nożyce, czyli lecimy jeszcze raz, 4. Co miałeś, Marek? No ja miałem nożyce. A ja kamień. Ja też miałem nożyce. Czyli zostałem ja i Marek. I Marek, teraz my robimy. 3, 4. Nie, to w takim razie Dave szuka, bo on miał... Ja wygrałem, nie, ja się chowam. No i co z tego? Nie, dobra, on się chowa, on się chowa, on się chowa. Teraz robimy my, kto szuka. Uwaga, 3, 4. No, 3, 4, papier. Ja też daję papier, dobra, jeszcze raz. 3, o, dobra, 4. Jeszcze raz, ale emocjonująca rozgrywka, kamień. No, ja też daję kamień. Jeszcze raz, 3, 4. Czekaj, kamień? Ja dałem nożyce, czyli ja szukam, pierwsza rozgrywka, przegrałem. Dobra, no to chłopaki, daję wam 30 sekund i po prostu idźcie się schować. 5, 4, 3, 2, 1. Panowie, szukam, rozpoczynamy rozgrywkę. Tylko bardzo ważna sprawa, o kurczę, bo tego nie zrobiłem. Muszę włączyć stoper, bo musi być czas, więc mam 2 minuty na znalezienie was, bo to jest bardzo mała mapa. 2 minuty, 3, 2, 1, 0, start. Szukam w tym momencie, od tego momentu, jak zadzwoni budzik, to jest koniec. Ja mam pytanie, nie można się teraz zmienić w nic innego, nie? Teraz już nie, zostaje... nie, właśnie nie, musisz zostać tym, czym jesteś, więc musisz po prostu podjąć... Nie widzisz? Nie wiem, czy ty jesteś, chłopie. Ja nie wiem, wy możecie być różnymi rzeczami, ale kurczę, ja... Szczerze przyznam, ja tą mapę przygotowywałem i jeszcze pamiętam, gdzie bloki postawiłem, nie? O nie, najgorzej, ale dobra, tutaj was nie ma, mogę lecieć no, dalej. Łatwo. A ile masz jeszcze czasu? Minutę? Ja mam, czekaj, już ci mówię, mam jeszcze 1,5 minuty, jeszcze jest masa czasu. Masa czasu. Ale to jest strasznie proste, bo... Jezus. Nie! Te liście widać było tak bardzo! O nie, to było wiele jaśniejsze, dlaczego mi uciekasz? Ty musisz być na survivalu! Czekaj, już, no zabij mnie, przepraszam. Dobra, no porobiłem cię. Wracaj z powrotem. Dobra, ja ci mam trochę czasu i teraz muszę znaleźć Dave'a jeszcze. A ty jesteś beznadziejny. Dobra, ja ci pomagam. Czekaj, tu jeszcze nie byłem. Nie ma czegoś takiego. Ale ja mam czas jeszcze, 40 sekund. Nie wchodźcie na dach. 40 sekund. Mówiliście, wchodźcie na dach, czyli gdzieś wyżej trzeba pójść, tu się da jakoś wejść, nie? Gdzie tu jest dach? A tam! Co? On tam jest! Czyli tam... Gdzie na dachu? No ale to jest bez sensu, ale wiesz, to jest bez sensu, bo to widać, ty to widzisz po prostu, ale, bo widzę na tym. Ale bo akurat gras jest taki, widać akurat gras jest wszystko taki. Wszystko jest takie, nie wszystko też tak działają. Nie wszy... No liście tak, ale później, bookshelf na przykład nie, to musisz się odpowiednio ustawić, ja to sprawdzałem. Dobra, teraz dobra, Marek ale szuka, Marek szuka. Dobra, panowie, dobra, Marek szuka, bo był drugi w kulach. Dobra, Marek, idź. Dobra, idę tutaj do kąta. Idź tam do kąta i odliczaj 30 sekund. Tylko czekaj, najpierw my sobie wybierzemy raz, na spokojnie. 10, 9, dobra, ja. 8, 7, Jepson, 6, 5, 4, 3, no, czemu? Ja chciałem się 2, z tobą schować. 1, dobra, uwaga, szukam, gotowi czy nie? Szukam, oh my goodness. Kogo my tutaj mamy? Dobra, siema kowadło. Oj, chyba zniszczyłem trochę trawy. O nie, bo ja niszczę trawę na... O nie, nie, dobra, nie jest dobrze. Bo jak walisz tak mieczem cały czas, to się niszczy. Dobra, tu jest wszystko w porządku. Tu jakieś... O ty, nie ma nikogo? Nie, to się jest. Ja staram się znaleźć, gdzie jest Dave, kurczę, ale go nie widzę. Jasna, ja nawet nie wiem, czym jesteś. Dobra, kurczę, dobra, no... Tutaj będziecie, tu będziecie. Marek. Widzisz go, David? A jest niezły frajer. Nie widzę. Czyli jesteś gdzieś schowany, ja też go nie widzę, jestem daleko. Nie, no widzę, no pewnie, że widzę, no. Tak?
Frajer jakich mało. A ty, ja ci dam, dobra, zaraz się znajdę, ty najgorszy. A i bardzo ważna sprawa, nie znaczy można zmieniać miejsce swojego pobytu. Ale nie bloczek, no. Ale nie bloczek, nie bloczek, nie bloczek. Może zmieniać tylko miejsce pobytu. Bloczek nie, bloczka nie ma. Dobra, dobra. Ile on ma jeszcze czasu? Nie wiem, ale ja go nie widzę w ogóle, nie wiem gdzie on poszedł. No w ogóle chyba nie się. A nie, jednak mnie zobaczył! Ale to było. Nie. A nie, ja to nie przejdę przez te drzwi w ogóle. Dobra, koniec, dobra, pomaga mi szukać tego. O nie, dobra, czekaj, muszę. Ja wchodzę na game moda i po prostu z góry patrzę. Ja ci nie pomagam. No co z góry? Dobra, szybka akcja. Szybka akcja, dobra. Ale mówię, ale Marek, przyznaj się, że widziałeś ten blok, że on był jaśniejszy. Nie, akurat ciebie nie widziałem, to klikałem tak na pały, bo ja tak. Dobra, czyli teraz Dawid szuka. No zobaczymy, czy Dawid taki będzie kozak i nas znajdzie też. Więc chodź tutaj do rogu, tu se stań już w rogu od razu. Tak, czekaj, ja muszę tylko. Daj mi się, muszę się zastanowić, słuchaj, nad tym. Nad nie blokiem, ma zastanowienia, 30, 20. A, dobra, twój tata, ja ci dam. Jaki kulturalny. To jest za człowiek, mogę najgorszy. Jak ja go nie lubię, nie? Co za toksik. To jest wzajemnością. Dobra, macie jeszcze 14 sekund. Dobra, ja już jestem. Kurczę, nie wiem, czy już jestem schowany, to jest. Dobra, jestem schowany. Ja mam dobrą miejscówkę, Teraz nie powinieneś mnie znaleźć. No mów kiedy mogę. No ja mogę już? Dawaj. No, dobra, i mam na Survivalu też was szukać, nie? Tak. Ale masz mieczyk? No mam. Dobra, to bardzo dobrze. To szukaj. Gamę, modę, bo mnie podirytowaliście, naprawdę. Dobra. Lecę z tematem, licz te 2 minuty, dobra. A, dobra, uwaga, przegrasz, ale mam skrytkę, stary. Startuję 2 minuty. Skrytkę masz, to skrytka. Skrytkę, Dawid! To skrytkę, kurde. Ale nie rozwalisz mnie, nie ma szans, opie, nie zobaczysz mnie, byś musiał mieć jakieś cheaty. Dobra. Zobaczysz, ja nawet nie wiem, czym jesteś ty, Marek, kurczę, chciałbym... Słuchaj, znajdziesz szczyp soda i z szczypsą tepniesz się do mnie, zobaczysz, jaką ja mam skrytkę. I chłopie, gość mnie nie znajdzie za 10 lat świetnych. S. Tak, łatwo. Czekaj. Będzie. Boże, ale to jest jakieś... To wszystko jest takie równe? Tak. Ej! A, dobra, ja mam game moda, no dobra. Nie wyłączyłem, zapomniałem, o nie. O nie. Ja nie wiem, i jakiś taki dziwny głos był. Dobra, jeszcze tego. Dobra, Szybson, czas, ile czasu zostało? Bo nie może wygrać ten kolega. Mówię, zostało, uwaga, została minuta 10. Dobra, tepnij się do mnie, Szybson, zobacz, gdzie ja jestem. Czekaj, ale ja wejdę na spectatora, żeby on nie wiedział, gdzie się tepłem. No. Kurde, no ja nie wiem, no ale to jest taka miejsc... Co? Gdzie on nie ma da, szans, da się w ogóle nie ma wejść? Szans. Da się tam wejść, da się tam wejść, ale to jest takie miejsce, że... Kurczę, to trzeba znać mapę, no. Ale Marek nie znał mapy, Marek nie znał mapy. Ja ją tylko widziałem przed odcinkiem. Ej, ale tu się znajdziesz wejść, o! Co tu jest za miejsce? Marek, byś musiał suicide'a chyba powiedzieć, jak tu wejdzie. Nie. Kurde, no nie, no ja stąd nie mogę nawet wyjść. A, on szedł pod domek, ja wiem gdzie on jest. Na jakąś miejscówkę, gdzie nie mogę wyjść w ogóle. Ororororora, ale słaby krat. No tak, wszedł w ten, dobra, jak czekaj Dawid, ja cię... Jak ja mam z tego lewitować, kurde? O. Wyjdź, no dobra. I... Jak mi przykro, Dawid, czy ty przegrasz teraz? A, nie. Ojej. Czekaj, ja muszę znaleźć jak... Smutne. No wiem już jak tam dotarłeś. Ale to oszustem. trochę to było takie, no... Jesteś takim powiem oszustem, ci Marek, powiem ci Marek, dobra, stop, czas minął. Czas no, minął patrz, w tym momencie. Chodź tu, tepnij się do mnie, Dawid. Patrz, ja jestem. No, on tu wszedł, pod wodospad wszedł. Pa, stary, tutaj stałem. No dobra, ale jak tu wejść do... No, pod wodę, przez wodę tutaj, przez wodospad. Ja ci dam! Ej, dobra, czekajcie, czy każdy już szukał i każdy się chował? No. Dobra, to musimy zrobić teraz... A ja mogę jeszcze raz tego człowieka znaleźć, bo to jest satysfakcja. Dobra, no to dawaj Marek, jeszcze raz ty jesteś na wołańca. Satysfakcja zniszczenia takiej żabki zielonej. Dobra, to Marek, idź, licz i my się chowamy po raz ostatni. Dobra, 30 sekund. 30, 29, 28, 27, 26... A co tak szybko?
Co tak szybko ci powie? Dobra, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobra, szukam. Ja nawet nie zdążyłem kreatywa wpisać, co to ma być? Ja kreatywa wpisać, po co ci kreatywa? Ja właśnie, też muszę ten. Bo nie da się zmieniać na survivalu tych bloków. Dobra, ja jestem zmieniony już w tym momencie. Tak, chłop jeszcze przywali stary z diametowym mieczem tym blokiem i się skończy. No, ja jestem gotowy. Dobra, gotowy jesteś, Szczypek. Tak, jestem gotowy, możesz szukać. Możesz szukać. Jesteś takim frajerem, Marek, nie ma sensu, że mnie znajdziesz w ogóle. Jesteś taką chmurą. Dobra, to takim waflem walonym, we chopie. Nie, to jest niemożliwe. Słoma z butów ci wystaje, wieśniaku. A, słoma z butów, ty jesteś słoma z butów. I wszyscy wokół ciebie to słoma z butów. No, cała twoja familia to porażka. Ja to jestem człowiekiem sukcesu. A człowiekiem sukcesu, chyba burżujem słabizny. Dawaj. Dobra, ja nawet, tutaj, kurczę, a wiecie co jest słabe, że ja nie wiem gdzie jest Dawid schowany, a tak bym chciał widzieć to. A nie wiem gdzie jest. Ja mam taką kampę. 30 sekund już poszło psu. Tak, 30 sekund, chyba twój tata. Nie włączyłem czasu. No właśnie, nie włączył czasu, restart czasu. Restart 30 sekund. Tak, 30 sekund, ty chyba jesteś jakiś niedorozwinięty, że tak powiem. O, jakie kulturalne mieszka tutaj na wizji. No. Ja tu mam klasę, ja tu jestem człowiekiem z klasą, a nie jakimś tutaj. Tak. Chyba z ręką w nocy. Dobra, ej, nie, dobra, co, ja wiem gdzie wy się poukrywaliście chyba. No gdzie? No gdzieś tutaj, gdzie ja chodzę, nie? No, oczywiście. Ale wiesz, że my nie możemy być liśćmi, bo ja widzę, gdzie biegasz. Jak nie możemy być liśćmi? No nie mamy liści dodanych do bazy danych, że tak to ujmę. A tylko ty miałeś liście. Naprawdę? Bo ja miałem liścia. Dobra, to ja myślałem, że tego, że liście mogą być. Dobra, to mnie oszukane to było, dobra, sorry. Dobra, już zostało ci 20 sekund. Trochę czasu, no. A, 20 sekund, 20. Ale to sekund, straciłeś to tyle, jesteś. Ile ja właśnie nie włączyłem stopera, więc... No dobrze. Da. No ale co to ma być? To już będziesz szukał z 5 minut w takim razie. No nie, razie, minuta mu została, minutę szukam. Tak, ty mnie 10 minut szukałeś, dobra, ja właśnie nie bądź tak hop do przodu, bo się z tyłu zabraknie jeszcze. A ty nie mów hop, zanim nie powiesz hip, człowieku, przecież ty w ogóle nie miałeś odpalonego stopera, jak szukałeś, to jest bez sensu. Jo. Dobra, i tak nas nie znajdziesz, jesteś frajerem, nikogo ani jednej osoby nie znajdziesz. Dobra, bo wy się poukrywaliście w jakimś najgorszym miejscu. Nie, ja jestem na widoku. No widzę cię, Szczypek. No tak, gdzie? Ale słabizna, że się... Ale że jest słabizna, Mario, dobra, naprawdę, żal mi ciebie. Dobra, uwaga, mam informację, że 30 sekund zostało do końca, a nie znalazłeś nikogo. Dobra, nie, mam dosyć. A tak mówiłeś, czekaj, że nie, żabkę nie, byś chyba... Marek, podaj numer, to SMS o treści pomoc ci wyślę, Marek. Marek, już się poddałeś, Marek, już. Dobra, zaraz się tutaj znajdę, tak? Już. Dobra, Co to ma być? No widzisz czat! Dobrał się do ciebie, ale dobra, czas mija za 5 sekund, a mnie dalej nie znalazłeś. Dobra, znalazłem Dawida, no. Tepłeś się do niego, a nie go znalazłeś. Dobra, siema, jesteś tutaj. Siema, kurde, dobrze. No dobra. No w każdym razie... Ale zaraz, nie, czekaj, jeszcze tu, ale gdzie ty byłeś? Bo ty się tutaj nie byłeś. Tutaj nie było, nie, zmieniłem miejsce, byłem tutaj najpierw. Gdzie byłeś? Tutaj, dokładnie w tym miejscu, ale też wtedy przechodziłeś. No wiem, no, ale... Najgorsze jest to, że ty mnie możesz przesuwać, jak przebiegniesz po mnie. Ja miałem taką akcję raz, że Dawid był obok mnie, jak byłem tym kowadem i mnie przesunął totalnie, ja się tego nie spodziewałem. I byłem nagle przesunięty. A ty, Dawid, cały czas byłeś tam dynią, tam w środku? Tak. Dobra, słuchajcie, to jest to. Nie wiem, jaki jest wynik w końcu, ale ja się bardzo dobrze bawiłem przy tych chowaniach. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiego chowanego z chłopakami, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, wbijacie do chłopaków. Linki są w opisie. Pozdro, cześć, pa, pa.